Halo, halo! Z tej strony Prezes Ziaro. Witam was dziś w kolejnym odcinku z prezentacji moich modów do Farming Simulator 2015. Dzisiejszym modem jest ta oto Linka 3D. Więc tak, co ona posiada? A więc posiada, no, model, który, no, jest 3D, tak, ona jest taka jak prawdziwa Linka, czyli na różne strony można ją wywijać. No, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Na podejście jedynie można podczepiać. Tylko podczepiać na górny zaczep. Tak, tutaj to jest normalne takie podczepienie w ten sposób, bo linka musi się wyprostować, żeby była równo. To już tak linka musi być, to już musicie z tym przeboleć, że tak wchodzi dziwnie w zaczep. Ale jak się napręży, to jest wszystko ok, tak jak na ikonce, które pewnie widzieliście, jak wchodziliście, to tak. Po lince można przecież normalnie chodzić. Więc jeszcze pokażę tak. A, linki nie możemy, nie da rady złapać, można. Można sobie wziąć w ten sposób. No, tak jak mówiłem, linka ma... Bardzo jest spoko. Nieraz możecie zobaczyć, wchodzi w ziemię. No to jest wina tego, że kolizję ma trochę zwaloną, no ale jedynie taka kolizja, taka mała może być, bo gdyby była większa, to linka by nie była taka, że no jest taka 3D jakby. No zrozumiecie może, o co mi chodzi. Więc tak, wejdziemy sobie do 40, pokażę wam, o co chodzi. Więc tak, żeby było podczepić inny przedmiot naprzeciwka, musimy kliknąć klawisz 5 i się podczepi. No i widzieliście, linka rusza się. Tylko ten zaczep jest trochę tak kiepski, ale możecie zobaczyć, linka już się tak jakoś naprężyła, teraz się już tak wygina. Linka jest 3D tak, żeby, wiecie, była jakaś taka realna. No, to co chciałem, nie wyszło mi w 100%, ponieważ linka ma takie miejsca, w których jakby oddzielała się od siebie, ale nadal będzie, łączy się, ale jeżeli tak, jeżeli chcemy coś wyciągnąć czy coś z błota, musi być traktor po pierwsze odpalon, drugi wyciągany. To na przykład w moich modach musi być odpalony i musi być zwolniony hamulec ręczny, bo gdyby będzie hamulec ręczny zaciągnięty i będzie miał wyłączony silnik, linka po prostu pęknie, bo będzie miała za dużo będzie miała za dużo tego co ciągnąć, nie wiem jak wam to powiedzieć, zrozumiecie. Więc tak, linka się urwie, znaczy w takim sensie się urwie, że ona powróci do swojego stanu, ale już nie będzie można jej ciągać. Bo takie tam komponenty, które łączą poszczególne te kawałki tej linki, żeby była ona 3D ruchoma, po prostu coś tam się popsuje i w logu wyskoczy wam błąd i będziecie musieli nowo kupić linkę. To jest odpowiednik taki, że linkę można rozerwać, o to chodzi. Dlatego mówię, że musicie włączyć traktor i spuścić hamulec, żeby coś pociągnąć. Oczywiście linka nie jest idealna, ponieważ to jest pierwszy raz takie coś, co zrobiłem. I myślę, że może w przyszłości kiedyś wydam poprawkę, jeżeli ktoś zobaczy jakieś błędy większe oraz jakieś tam niedociągnięcia. Chciałem zrobić linkę na podejście, czyli można ją wziąć sobie, złapać w ręce i ciągnąć. No i zacząłem kombinować taki skrypt, ale w tej wersji nie macie tego, ponieważ skryptu nie skończyłem zrobić. A obiecałem takiej jednej osobie, Polish Farm chyba, coś takiego się nazywa na YouTubie. No miesza z tym, niedaleko mnie mieszka, tam 15-20 km ode mnie, bliżej ma do mojej dziewczyny. Serdecznie pozdrawiam jego, moją dziewczynę. On napisał, czy mogę zrobić. No i w końcu zrobiłem to linkę, chociaż już pół roku temu miałem to zamiar zrobić to linkę, bo już wtedy mnie zaciekawiło ten pomysł. Z tego co zauważyłem, to jest pierwsza linka, która jest wydana do farminga. I myślę, że ona będzie tylko do 15, że może nikt wam nie zrobicie tej do 17, bo w końcu tutaj jest wszystko moje. Oprócz tego modela tej linki, to jest model, wziąłem, znalazłem na jakiejś mapie, były takie przewody i takie jakby, nie wiem, złączać coś. Takie coś i to wyciągnąłem. No, przyznam się, nie moje, tak, ale zakaz i tak dam, bo w końcu dużo pracy w tej linkę włożyłem. Można powiedzieć, że 2 dni siedziałem bez żadnej przerwy przy niej, ciągle przy niej, aż w końcu mi się udało zrobić tak, żeby ona była jak realna. Więc tak, czerwone to jest zaczepianie,
ta końcówka to jest poczepianie drugiego narzędzia na w środku w traktorze klawisz 5. To dlaczego jest po środku? To jest tylko takie, wiecie, jak będziecie chcieli, nie wiem, przeciągać sobie pojazdy, czy tam, nie wiem, bawić się jakieś przeciąganie liny, to jest tylko tak środek tej linki, gdzie jest. Czyli tu jest środek, tu jest tak jakby środek, tak, żeby było jasne, gdzie on jest. Więc tu jest środeczek. I to też odpowiada tym, że kiedyś linka tam, można tak powiedzieć sobie, że ona tu pękła i ktoś złączył ją za pomocą takiego, nie wiem, oczka, takiego, nie wiem jak się fachowo nazywa, ale może niektóre osoby zrozumie, o co chodzi. Są takie rzeczy w tych linkach, że to złącza te linka to jest z drutu zrobiona, że te druty złącza. Tu drutu nie mamy, mamy tylko taką teksturę zardzewiało. Dlaczego tekstura zardzewiała, nie jakaś nowa, czerwona, czy tam czarna? A dlatego, że to jest linka stara, linka gruba. Gruba, tam ilość żyłowa, ta grubsza, nie taka nowsza, ta cieńsza, tylko grubsza. Dlatego jest gruba, jest stara, zardzewiała, czyli że leży w krzakach, zardzewiała. Dlatego też pęka. Wszystko jest zrobione tak, żeby było jak realnie. Pokażę wam, o co chodzi. Oczywiście musicie wiedzieć z tym, że jak pojedziemy do przodu, to znaczy przeciwka traktor nam wjedzie w dupę traktora. Chyba że będziecie grali na multiplayer i linka nie wiem czy działa, dlatego mówię, że wydam może wersję V1.1. Wjedzie nam w dupę 40 tutaj. Zobaczymy, więc tak, no jadę do przodu i linka napręży się i ciągnie. I dlatego mówiłem, co takie przeskoki w tym. Tak jak mówiłem, że są te przeskoki. Dlatego, bo traktor z przodu jedzie bardzo szybko. I teraz muszę powoli puszczać, żeby zatrzymał się tak. Widzicie, o co chodzi? Linka po prostu tak jakby, nie wiem, o to chodzi. Że muszę sobie sam zatrzymać przedni traktor, bo linka sobie jedzie gdzie chce i tak jakby się urywała. No to jest, tak jak mówię, to jest pierwszy mój mod taki i ta linka nie jest opracowana idealnie, ponieważ nie wiedziałem za bardzo też do tego, jak się zacząć. Zrobiłem to tak jak na zaczepach osi, czyli ruchoma, żeby była. W ten sposób wymyśliłem, wykombinowałem to. No lepsze to niż bym nie wiem, jakiś skrypt kombinował czy coś. Ale wam pokażę, o co chodzi jeszcze. Ponieważ linkę już możemy sobie tak normalnie ciągać, tutaj nic. Możemy jechać traktorem tyle, ile... No ile traktor możemy traktorem, czyli ona tam nic się jej nie stanie. Oczywiście możemy sobie wjeżdżać na linkę. Ona tam w niektórych miejscach wejdzie w ziemię, ale to jest normalne, ponieważ tak jak mówiłem, te komponenty. Ale ona powinna wyjść, chyba że jakiś będzie bug w tym miejscu na mapie i po prostu się coś zawiesi. Teraz wam pokażę, co chodzi. O, tak jak mówiłem, teraz wpada w ziemię, jakaś tam kolizja jedna. I tak wychodzi dziwnie. Już jest wszystko ok, naprężyła się. A teraz wam pokażę tak. Wziąłem hamulec ręczny. Do przodu już nie pojadę, a teraz wam pokażę, o co chodzi, jakbyśmy nie wyciągali z błota na hamulcu czy wyłączony. Musi być silnik włączony. Traktor jedzie i się urywa. Ale chodzi o to, że ona powróci do stanu takim jak była. Tylko, że już nie będzie można jej używać, bo będzie na każdym razem już później będzie się urywać. Raz będzie tak, że jeszcze będzie można, a raz będzie tak, że już nie. Teraz puściłem zręcznego i już się urywa. A traktor chociaż przeciąganie jest ręcznym, to taki jest minus. Więc tak, linka nadaje się idealnie do błota, ale pod warunkiem, że traktor jest włączony i nie jest na hamulcu. Musi być tak swobodnie. Linka idealna jest do tego, żeby ten... że jak gramy multiplayer, czyli ktoś w tym drugim traktorze daje bełna gazu w błocie, tak żeby była ta siła jakoś równo, a nie tylko jeden traktor ciągnie. No i że ktoś kieruje tym drugim traktorem, tak jak był tu przykład, że on sobie wjeżdżał gdzieś tu w bok i ta linka tak jakby, nie wiem, tutaj pękała. O co chodzi? O, chodzi o te szczeliny tutaj też. Nie wiem jak to naprawić, niby zaczep jest tak zrobiony, że nie powinno to się dziać, a jednak te takie dziurki się robią. No, linka jak linka, no mówię wprost, linka nie jest dopracowana, bo ma błędy i... No nie wiem jak to naprawić, bo to jest pierwszy mod, którym takie coś zrobiłem. Ale jeżeli mi się uda zrobić ten skrypt na podejście, czyli sobie podejdę tutaj do czerwonego miejsca, kliknę któryś klawisz, to mi się linka tak poczepi jak widły. I sobie będę mógł ciągać sobie gdzieś tam iść i hen. Ale jeszcze wam pokażę, co jeszcze jest fajne w tej lince. Odczepimy, klawisz 5, pamiętajcie, klawisz 5. I sobie pojadę do przodu.
Można tak wyciągać i teraz możemy sobie tu na linkę, tak, możemy sobie wziąć po traktor, możemy sobie po niej jeździć, możemy robić tak jak, nie wiem, tak jak normalnie z linko, czyli nic się jej tam nie stanie. Tylko musicie pamiętać, że ona wpadnie w ziemię, bo ma kolizję małe. Jest bardzo, no... No nie powiem wam dlaczego tak, no i sam nie wiem. O, widzicie, mamy linkę tu. A teraz może się chyba nawet się tak uda zrobić. O, widzicie? Co się stało? I linkę możemy sobie gdzieś przewieźć pewnie. No i w ten sposób możemy sobie przewieźć. Albo uda się jeszcze w ten sposób to zrobić. Widzicie? Możemy sobie linkę w ten sposób założyć. Czyli, że możemy sobie ją w tak, ten sposób oto zawieźć, sobie zaciągnąć na farmę. Nie musimy jej se pchać po tym, po nie wiem, po całej wiosce czy coś. Po prostu se szczepiamy w jeden bolec w te dwa końce i sobie ją ciągniemy. Ona nie pęknie, nic się nie stanie, po prostu. Linka jest zrobiona tak, żeby była idealna. Chociaż ma błędy. Mam nadzieję, że ta linka wam się spodoba. Suby mi, dużo subów mi przybędzie. Proszę tylko, żebyście nie wydawali mi konwertów do 17, bo to, no, proszę bardzo, i tak już dużo modów ludzie mi powynosili. Chcesz wydać konwert? Napisz do mnie, a ja ci pozwolę, tylko na tych zasadach, które ja będę chciał, a nie tak, że ty wydasz bez zgody. Zakaz konwertu. Tu jest wszystko praktycznie moje, oprócz tego modelu. I tu jestem... Tu nie ma co do czego się przyczepić, że coś ja ukradłem. No jedynie ten model, ale to z czego miałem zrobić? Jak ja nie umiem modelować? Widzicie, linka jest zrobiona, no, idealnie, nie ma do czego się tu przyczepić. Możemy sobie ciągnąć, wszystko możemy robić. To jest pierwsza linka, którą będziecie mogli dostać do farminga. Pierwsza linka, jaka może być. Widziałem już linkę, ktoś wydał jakiś, Krystian zapytaj. Tak, jeden, no, złe mam na niego zdanie, ale nie będę mówił o co chodzi, dlaczego. No, przez grupę, tam koledzy z grupy pewnie będą wiedzieć o co chodzi. I ten, i on taką linkę skombinował. Nie wiem na jakim to skrypcie, co jak. Tej linki nie miałem, nie mogłem co zobaczyć. Jedynie sobie tak myślałem. I zastanowiłem się, zrobię na tych komponentach. I się udało, linka jest sprawna, wszystko działa. Możecie sobie ją edytować na własne potrzeby. Linka ma dwie tekstury, waży tylko 0,5 MB. Możecie sobie edytować, możecie sobie przeciągać, poszerzać, zwężać, wszystko sobie możecie z niej robić. Możecie oczywiście linkę poszerzyć, czyli możecie sobie drugą poczepić, tak jak była za krótka. Wszystko możecie sobie z linką robić na własny edit, wszystko. Tylko proszę nie wydawać tego, bo to jest dla mnie... No to mnie boli, jak ja wchodzę na jakieś strony, czy ktoś do mnie pisze, że ktoś mi wynosi, robi edyty. Proszę, tylko tą linkę, możecie sobie wydać inny model, tylko tą linkę zostawcie w spokoju. Chcesz wydać jakiś edit, czy konwert, czy coś, proszę do mnie napisz, bo to będzie mnie boleć i już nie będę żadnych modów wydawać. A nie powiem, mam w planach teraz bawić się widłami ręcznymi na skrypcie z 13. Więc też, jeżeli będzie tak, że tą linkę ktoś skonwertuje, wyniesie, to widłów już nie... Wideł nie dostaniecie do farminga, a w końcu będzie tak, że do farminga żadnego tych wideł nie będzie. Więc od was tylko zależy, czy ją wyniesiecie, czy nie. Znajdzie się taki cymbał, który to wyniesie, zedytuje bez zgody mojej. Koniec, nie będzie modów więcej. A jeszcze dużo mam w planach modów zrobić, tylko po prostu już tej weny nie mam. Więc tak, liczę na... No, 150 łapek, jakbyście dali radę wbić, to byłoby zajebiście. 1000 wyświetleń to musi być minimum. Bardzo liczę na te 1000 wyświetleń. Póki nie będzie 1000 wyświetleń, 100 łapek, nie będzie kolejnego modu, pamiętajcie. Musi być to wbite. No i co? Komentarz dobry wani, jak się linka spodoba. Proszę nie pisz, że to czemu nie do farminga. Nie robię do 17 modów, nigdy nie będę robił, bo to nie. 15, koniec. Chcesz wydać konwert, edit? Napisz do mnie na Facebooku, na YouTube, dogadamy się, spokojnie. Wydasz swoją edycję, tylko proszę napisz, a się dogadamy zawsze. Nie będzie tu chodzić o pieniądze, dogadamy się tylko na moich zasadach. Więc co? Pobieraj, ciągaj, rób co chcesz z linko. W sensie, że edytuj, graj w farmingu. Masz linkę. Pewnie dużo z was osób marzyło o lince do farminga takiej jak ta, bo nie wiem, czy ktoś tak kiedyś wydał. Macie taką linkę, prezes wam znów spełni wasze marzenie. Możecie grać, cieszyć się, macie jeszcze miesiąc wakacji, przyda się wam jak najbardziej. A teraz będą wtopy, będzie błoto, tak jak na Podkarpaciu. Idealnie będzie linka pasować, skoro tylko nie gram. Więc tak, walnij komentarz, jeżeli się linka spodobała, lajka, suba, jeżeli nie subskrybujesz, dzwonkiem, pamiętaj. 100 łapek, 1000 wyświetleń, kolejny mod dopiero będzie do pobrania. Cześć!